sam muminek. No i jak nie lubisz Londynu? A tutaj jest taki pokój z kuchnią. Zobaczcie, jak wygląda winda w środku. No po prostu obowiązkowo trzeba się windą przejechać. Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa? Pcham? Pcham do przodu. Pcham do przodu. Londyn. Najbliższe dni spędzę w Londynie w towarzystwie moich fanów. Słuchajcie, jakiś czas temu dałam takie ogłoszenie, że będę w Londynie i kto chciałby ze mną tutaj przyjechać. I mamy małą grupkę i będziemy zwiedzać się razem. Zobaczcie, jakie piękne mieszkanie mamy. Tutaj są trzy sypialnie, tu jest jedna, tam są dwie inne sypialnie. A tutaj jest taki pokój z kuchnią. Wszystko jest nowiutkie. Piękna kuchnia. Tutaj dwie sofki rozkładane, tutaj stół z krzesłami, ale najpiękniejszy to jest po prostu widok. Wow! Powiem szczerze, że nie spodziewałam się aż tak pięknego widoku. Naprawdę pięknie. Postaram się tu wyjść. Uwaga! Wow! Taką piękną mamy pogodę. Zobaczcie. Cudownie. Przyjechałam tutaj na Victoria Station. Jest to jedna z największych stacji w Londynie. A w tym miejscu znajduje się zarówno stacja kolejowa, metro i dworzec autobusowy. Tak więc jak przyjedziecie do Londynu, najprawdopodobniej też tutaj będziecie. Powiem wam, że w Londynie i w ogóle generalnie w Anglii ludzie są bardzo mili i sympatyczni. Wiecie, taka właśnie prawdziwa, taka angielska kultura. Oni są tacy grzeczni właśnie, jak się gdzieś tam trzeba usiąść, wiecie, w autobusie czy coś, to każdy ustępuje miejsca, każdy poczeka, aż ty sobie weźmiesz torbę. Nie, że tam się trzeba przepychać łokciami. Tutaj nikt się nigdzie łokciami nie przepycha. I obsługa też jest miła. Właśnie jak ktoś chciał przyjechać, to się nie ma co martwić. Nawet jak nie mówisz po angielsku, prawie nie mówisz, to nie jest problem, bo tutaj każdy pomoże po prostu. I każdy ma taką cierpliwość, tak spokojnie. Nikt się nie będzie nigdzie poganiał. Strasznie to lubię. Idę, kupię sobie coś do jedzenia. Marks and Spencer's, to co my znamy jako dom handlowy, taki towarowy, gdzie się sprzedaje różne fajne rzeczy, głównie ciuchy, ale oni mają teraz też właśnie taki sieć sklepików malutkich, albo w tych dużych sklepach jest taki dział, gdzie sprzedają jedzenie i to jedzenie nie jest najtańsze, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest bardzo dobrej jakości i bardzo smaczne. Jest taka sałatka, którą ja bardzo lubiłam. Zobaczę zaraz, czy jest? Będę szukać. O, tak dla przykładu powiem wam, ile kosztuje. Więc na przykład taki makaron 4,25, 6 tutaj, proszę bardzo, kaczka. I te wszystkie sałatki tutaj z kaszą są po 6. Tutaj są właśnie takie mniejsze, po 3,10. Kuskus. I właśnie tutaj powinna gdzieś być moja ulubiona, też za 3,10 z orzechami kuskus. Strasznie lubię tą sałatkę. No, piękna i jest naprawdę bardzo smaczna, no i oczywiście super zdrowa. Wiecie, ona mi się zawsze kojarzy z przyjazdem do Londynu, bo ja nie mieszkałam w Londynie i nie pracowałam, to znaczy właśnie czasem przyjeżdżałam tutaj do pracy i jak był taki dzień, że mieliśmy jakieś spotkania, konferencje, to ja właśnie przyjeżdżałam tutaj i to był mój ulubiony lunch. Jest Londyn, muszą być czerwone autobusy, tak więc są też zwyczajne autobusy, ale są też takie właśnie, które nazywamy double decker,
czyli taki autobus, który ma właśnie dwa piętra, autobus piętrowy. Jak widzicie, te już są takie nowoczesne, ale też czasem zdarzają się starsze, które po prostu jeżdżą po mieście. Fajne, nie? Ja to tak zawsze lubię, te czerwone autobusy. Zawsze się kojarzy z Londynem, fajnie. Spacer po mieście i te najważniejsze zabytki w Londynie są stosunkowo niedaleko od siebie, więc można spacerkiem taką fajną trasę sobie ułożyć. Wystarczy popatrzeć na mapę albo poczytać troszeczkę po internecie i znajdziecie kilka propozycji. Ja być może też zrobię taki plan zwiedzania, żeby pokazać, jak dokładnie po kolei żeśmy poszli. Dobra, gonię grupę. Obowiązkowe zdjęcie pod Buckingham Palace. No i mamy Buckingham Palace, mnóstwo ludzi, no ale to jest miejsce, które trzeba w Londynie zobaczyć. A tutaj jest główna brama do pałacu i codziennie o 11.30 jest zmiana wartowników. Ja spróbuję ich pokazać, ale uwaga, uwaga. O. Proszę bardzo, tam jest jeden i tam jest drugi i o 11.30 jest uroczysta zmiana. Oni oczywiście nie stoją tutaj cały dzień i się zmieniają, ale już o innych godzinach nie ma, po prostu tego robionego nie jest taką pompą. No, czasem warto troszeczkę poczekać i coś tam może nóżką zakręci. Jesteśmy teraz w ogrodzie w Hyde Park i tutaj to jest bardzo duży obszar i różnorodny jest ten park, tak więc warto sobie pochodzić. Pogodę mamy, no taką mamy. Co chwilę nam pada, taka typowa angielska pogoda, tak więc no jest jak jest. No. Kwiaty są piękne, jak widzicie tutaj są przepiękne tulipany. W Anglii jest tak, że można sobie spokojnie siedzieć na trawie, popatrzcie, tam sobie ludzie pięknie siedzą i mimo, że ta pogoda nie dopisuje, to każdy korzysta po prostu z tego. W Londynie jest bardzo dużo parków i jest właśnie taka kultura wychodzenia, jak jest dzień wolny, dzisiaj dzień wolny od pracy, tak więc ludzie wychodzą do parku, siedzą, dzieci się bawią, spotykają się znajomi, turyści przychodzą zdjęcia robić. O, a tutaj moi turyści idą tam dalej. Gąska upomina się, żeby dać jej coś do jedzenia. Nie wolno karmić tutaj ptaków. Ale oczywiście ludzie to robią. Tak, wracaj sobie tam pojeść trawkę i jakieś inne roślinki. Oh.
polowanie na wiewiórki. One są naprawdę bardzo oswojone. Uwaga. Proszę bardzo, sesja tutaj przed Big Benem. Mamy fotografa na pokładzie. Aha. Silly woman. Tutaj jest najlepiej usytuowana budka telefoniczna w Londynie, gdzie można mieć zdjęcie w budce z Big Benem w tle, a po prawej jest Westminster Abbey. Zobaczcie, jaka jest kolejka do budki, z której można sobie zrobić dobre zdjęcie. Z Big Benem w tle. Piękny budynek za mną to Harrods. Jak ktoś był w Londynie, to może się zdziwić i powie, no nie, Harrods tak nie wygląda. Jestem na zapleczu, tak? Z drugiej strony Harrodsa. Front w tej chwili jest w remoncie, tak więc nie wygląda najciekawiej. A tutaj no, kawałek widać tego pięknego budynku. Trochę mogę nagrać w środku, ale nie za dużo, bo tam, gdzie jest na przykład biżuteria, te wszystkie luksusowe jakieś artykuły, które tutaj sprzedają, to nie mogę tego filmować. Jest to najbardziej znany dom towarowy w Londynie, najbardziej ekskluzywny. Myślę, że warto tutaj przyjechać, to jest też piękny budynek, koniecznie przejedźcie się windą, koniecznie zejdźcie na sam dół, bo tam jest takie fajne, autentyczne, tam gdzie jest food hall, to szczególnie polecam. I też jest taki mały dział dla turystów, taki z pamiątkami, z drobnymi rzeczami, chociaż one też nie są najtańsze, ale chociaż pooglądać, podotykać można. Zobaczcie, jak wygląda winda w środku, no po prostu obowiązkowo trzeba się windą przejechać. Jest po prostu niesamowita. Po prostu ten szczegóły, zobaczcie, jak tutaj są te przyciski. Ground floor, to jest parter. No, ktoś jeszcze wsiada? Going down. No, podłoga. Mozaika drewniana, wszystko jest piękne. Naprawdę. Każdy detal. Bardzo mi się podobają te detale takie, o. Super. Is it ground floor already? Oh. Too fast. Jedna z takich bardzo angielskich rzeczy to jest właśnie koszyk piknikowy. Hamper basket. I tutaj w Harrodsie oczywiście w najbardziej doskonałym wydaniu. Nie wiem, czy piknik jest fajniejszy z takimi naczyniami, z takim zestawem, ale musicie przyznać, że wygląda to bosko. Są też pamiątki, takie wiecie, pod turystów, drobne rzeczy, żeby turyści sobie mogli po prostu kupić coś na pamiątkę z Harrodsa. Rzeczki kupiłam dla dzieci.
No, widzisz. Super. No i oczywiście nie może zabraknąć typowego angielskiego misia. Tutaj takie malutkie misiaczki. Pokaż się. Jak się ma kupę kasy i idzie się w gości, to czekoladki kupuje się w Harrodsie. Tak? Przychodzisz z takim pudełeczkiem z Harrodsa, a nie z Tesco. Można też kupić sztabkę złota. To oczywiście czekoladki. No, będąc w Anglii, nie można zjeść fish and chips. No, fish and chips muszą być koniecznie. Danie narodowe. Proszę bardzo, pięknie. O, pokaż nam, jak to wygląda. Proszę bardzo, frytki w papierze, w gazecie, tradycyjnie. To już nie jest prawdziwa gazeta, to jest, udaje taką gazetę. Kiedyś tradycyjnie pakowano właśnie w gazetę. Popatrz, jaka gazeta z królową, nie? I tak samo właśnie fish and chips, czyli ryba z frytkami, kiedyś tradycyjnie właśnie była zawiniana tak w gazetkę. A dzisiaj, no, w pudełeczko, które udaje gazetkę. Ale na pewno smakuje tak samo. No, widzisz, jaka gazeta? Bardzo dobre. Jak nie lubić Londynu, słuchajcie, po prostu pięknie jest, naprawdę. Jak ktoś nie był, to polecam. Powiem wam szczerze, że tak na upartego, to w jeden dzień można oblecieć te najważniejsze atrakcje. Przygotuję chyba taką trasę, jakby ktoś potrzebował. Dzisiaj odwiedzamy British Museum. Słuchajcie, wejście jest darmowe. Trzeba sobie zarezerwować bilecik i mimo to, że masz zarezerwowany bilet na konkretną godzinę, to słuchajcie, jest taka oto kolejka. Tutaj byłam przed chwilką i widziałam, że parę osób jakoś tam on gdzieś wpuścił bez kolejki. Nie wiem, już troszkę nie rozumiem, ale
widzę, że te wszystkie osoby też mają bilet i mają kolejkę, no więc no co mamy do wyboru? No musimy stać i czekać. O, proszę bardzo. Stoimy wiernie. Ale popatrzcie, tutaj przeskakujemy już drugą gigantyczną kolejkę, która się ciągnie. Tutaj ci po prawej ludzie stoją po bilety. One są darmowe, ale mimo wszystko ty musisz tam jakby... Nie wiem właściwie, co musisz zrobić, bo kiedyś to wejście po prostu darmowe było, wchodziłeś i już. A teraz z jakiegoś powodu, no oni chcą troszeczkę ludzi zachęcić do bukowania, żeby wszystko było bardziej zorganizowane, więc musisz zabukować na konkretną godzinę i wtedy szybciej wchodzisz do muzeum. Też przy bukowaniu muszę wam powiedzieć, że tam proszą o jakiś datek, czy można jakieś dodatki kupić, no więc jest to dla nich też sposób jakby zarabiania pieniędzy. Okej, okay, teraz uwaga. O! Super! Humory dowisują, idziemy zwiedzać samodzielnie, tak żeśmy stwierdzili, że nie będziemy po sznurku cały czas chodzić, tylko właśnie każdy w swoim zakresie, tak więc na luzie zobaczymy wszystko to, co najważniejsze. A w środku nie będę mogła nagrywać. Jak ktoś lubi posłuchać trochę o historii, to są bezpłatne wycieczki, tak więc trzeba sprawdzić online przed przyjściem, kiedy, gdzie i wtedy być na określony czas. James Street to jest jedna z najstarszych ulic tutaj w Londynie. No i dinozaur, który no nie jest taki stary, ale tu po drugiej stronie na końcu St. James Street jest Covent Garden. I ten Covent Garden, jak widzicie z tym wózeczkiem, był miejscem, gdzie sprzedawano kiedyś kwiaty. Tak więc do dzisiaj są piękne kwiatowe dekoracje. Cały rok, bez względu na to, w jakim czasie, porze roku jesteśmy, to naprawdę dekoracje są po prostu tutaj przecudowne. Warto przyjechać. Tam w tym budynku znajdują się takie wspaniałe arkady. I tutaj pan robi przedstawienie. Tutaj zawsze są osoby, które robią różnego rodzaju przedstawienia. I zbierają pieniądze oczywiście do kapelusza. It's going to be a great show. I'm not bragging, but how you doing? Is that all my stuff? Idziemy do środka, popatrzymy, ale tutaj jeszcze kolejne kwiaty i to wszystko są świeże kwiaty, słuchajcie, piękne. Wow. O, akurat pani robi zdjęcia, nie będziemy przeszkadzać. Każdy tutaj wszędzie robi zdjęcia, słuchajcie, ciężko jest nawet porobić zdjęcia i coś nagrać. Powiem tylko szybko, że ta część, która nazywa się Apple Market, stąd też, że sprzedawano tu nie tylko jabłka, ale po prostu owoce i warzywa. I tutaj właśnie, gdzie są te arkady, to były po prostu różne sklepiki rzemieślników i no, wszystko, co po prostu można sprzedać. Więc fajnie zachowano tutaj. Teraz w tych sklepach można kupić no, dosłownie wszystko. Jest tutaj bardzo dużo takich stoisk właśnie z rzeczami, takimi rękodziełem i takimi rzeczami po prostu nietypowymi. Tak więc bardzo fajne miejsce, na pewno warto przyjechać. Aczkolwiek jeżeli ktoś chce zrobić tu zakupy, no to trzeba mieć grubszy portfel.
różnych ciekawych sklepów jest sklep z muminkami. Idziemy na górę zobaczyć, co w tym sklepie można kupić. No proszę, sam muminek, ale miałam szczęście. To muminkowa dziewczynka w środku. Co masz? Skarpetki z muminkami? Tak, z buką. Ja się jej bałem, jak byłem mały. Naprawdę? Śmiesznie tak, nie? Taki powrót do wspomnień. Popatrz, jaka fajna dorebka. Fajna rzecz. O, i rękawiczki, patrz. Naprawdę, nie? I te rzeczy są tak naprawdę dobrze wykonane, nie? Że jakieś dziedostwo takie z Chin, nie? Tylko po prostu, no... Ceny pewnie też odpowiednie, ale co tam? Na coś trzeba wydać pieniądze. Co dziewczyny znalazłyście? Magnes. Pokaż. Z muminkiem Magnes, ale jaja. Musi być. Nożyczki z muminkami. Proszę bardzo. Wszystko. Foremki do ciasta tutaj koleżanka widziała. Zaraz spróbuję pokazać. Aha, tam widzę, tam jest stoisko. No, tak jak mówiłam, takich sklepików różnych, tematycznych jest tu od groma i ciut-ciut, od Harry Pottera, akurat nie w Covent Garden, ale w innych miejscach Londynu, do innych postaci. Fajne rzeczy. Ojej, nie mogę. Patrzcie, chcę taki kubek. Fajny, taki malusi. No to z ciekawości popatrzę, ile taki kubek kosztuje. Bezcenne. Nie ma ceny? A jest cena. 14 funtów. Proszę bardzo. Próbujemy zrobić zdjęcie, no jak widzicie wszędzie pełno ludzi, tak więc trochę ciężko jest mieć jakieś tylko dla siebie. Musicie się wepchać. Popatrzcie, nawet koszyki są super eleganckie i wytworne. No ten już taki trochę wysłużony i tutaj zobaczcie, posklejany taśmą. Jakby chyba bezcenny po prostu, ale jak był nowy, musiał być wyśmienici jeny. Zabuldałam się znowu. Musiał być po prostu super elegancki.